Maluchy z przedszkola miejskiego numer 13 z entuzjazmem reagowały na kolejne eksperymenty naukowców. Ułożył ogień i posadził jajko i pękło. Przedszkolaki nie były wyłącznie biernymi obserwatorami pokazu. Mogły także same przeprowadzić eksperymenty. Umiesz uderzyć w kamień? To uderz. Jeszcze trochę. Brawo! Taki bęben i w niego się waliło i były takie fale i zdmuchały to. Zmuchnęły ogień ze świeczki. Pokaz zorganizowano w ramach kolejnego projektu edukacyjnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowania najmłodszych naukami ścisłymi. Szukamy innowacyjnych form edukacji. To zaczęło się od Astrobas. Jest kilka już projektów o podobnym charakterze. Dziś wchodzimy do przedszkoli. Oni tak naprawdę eksperymentują na co dzień, podnosząc wszystkie przedmioty do rączki, oglądając je, smakując. To też jest pewien rodzaj eksperymentu. Chodzi o to, żeby zaciekawić ich, żeby w przyszłości bardzo chętnie sięgali nie tylko po proste rzeczy, ale również po złożone instrumenty, złożone układy, aby starali się też w jakiś sposób wykorzystywać naukę w życiu codziennym. Projekt nazwano Prelekcje dla przedszkolaków Mały Naukowiec. Pokazy i warsztaty zaplanowano w ponad 70 placówkach przedszkolnych.